Rozdział 21 Piątej Księgi Mojżeszowej. Komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Wina niewinnie przelanej krwi i prawo rodzinne. Znalezienie zabitego człowieka na polu. Pierwsze 9 wersetów 21 rozdziału powinniśmy rozważyć bardzo uważnie, ponieważ fragment ten jest bardzo interesujący. Popełniono grzech. Zabity człowiek został znaleziony na polu. Jednak nikt nie wie nic bliższego na ten temat. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy przypadek ten zalicza się do kategorii morderstwa czy zabójstwa. I kto jest sprawcą tego czynu? Okoliczności są nieznane. Niemniej jednak wina przelanej krwi ciąży na ziemi Pana. Na ziemi Pana ciąży wina przelanej krwi. Zaś człowiek odczuwa swą przytłaczającą bezradność w obliczu zaistniałego przypadku. Co należy zrobić? Chwała Pana i czystość jego kraju muszą być zachowane. Bóg wie o wszystkim, zna najdrobniejsze szczegóły i jedynie On wie, jak należy się zachować. Doprawdy Jego postępowanie ma nam wiele do powiedzenia. Najpierw występują starsi i sędziowie. Wymogom prawdy i sprawiedliwości należy poświęcić należną uwagę. Zanim grzech będzie mógł być przebaczony, a grzesznik usprawiedliwiony, niecny czyn musi zostać ukarany. Zanim rozbrzmi głos miłosierdzia, sprawiedliwości musi stać się zadość. Tron Boży musi być uznany zawsze za sprawiedliwy, a imię Jego uwielbione. Łaska Boża może panować jedynie przez sprawiedliwość, jak widzimy to w liście do Rzymian 5 rozdział 21 werset. Bogu niech będą dzięki, że tak jest. Jakże wspaniała prawda dla wszystkich, którzy zajęli należne im miejsce jako grzesznicy. Bóg został w odniesieniu do kwestii grzechu wywyższony w swojej chwale. Przez krzyż, gdzie grzech został sprawiedliwie osądzony. Dlatego może teraz w oparciu o zasadę sprawiedliwości posłużyć się przebaczeniem. W rozważanym przez nas fragmencie z całą pewnością ukryta jest podstawowa prawda o pojednaniu. Tutaj jednak nacisk leży na Izraelu. Śmierć Chrystusa oglądana jest z dwóch różnych punktów widzenia. Jako wyraz winy człowieka i jako manifestacja łaski Bożej. Zabity na polu człowiek mówi o winie i odpowiedzialności człowieka. Podczas gdy czerwona młoda jałówka zabijana nad niewysychającym potokiem mówi o łasce. Starsi i sędziowie udają się do miasta położonego najbliżej miejsca, w którym znaleziono zwłoki. Jedynie krew niewinnej ofiary może uratować to miasto. Wskazówka na krew tego, którego zabito w pobliżu winnego miasta Jerozolimy. Od chwili, gdy żądaniu sprawiedliwości stało się zadość przez śmierć ofiary, pojawia się nowy element. Teraz występują kapłani, synowie Lewiego. Obraz łaski, która działa na zasadzie sprawiedliwości. Kapłani są kanałami łaski, jak sędziowie są stróżami sprawiedliwości. Dopiero gdy krew została przelana, mogą przystąpić słudzy łaski. Śmierć jałówki była przyczyną tej zmiany. Potem przystąpią kapłani, synowie Lewiego, gdyż ich wybrał Pan, Bóg Twój, aby Mu służyli i aby błogosławili w imieniu Pana i aby
według ich orzeczenia rozstrzygano każdy spór i każdą sprawę o uszkodzenie. Werset 5 rozdziału 25 Księgi Mojżeszowej. Wszystko miało być rozstrzygane w oparciu o wspaniałą i wieczną zasadę łaski, która panuje przez sprawiedliwość. Zbliża się czas, że Bóg postąpi z Izraelem zgodnie z tą zasadą. Przy rozważaniu rozporządzeń naszej księgi nie powinniśmy nigdy tracić z oczu najbliższego ich wykładu. Bez wątpienia zawiera ona kosztowne pouczenia dla nas, ale prawdziwie doceniać je i rozumieć możemy tylko wtedy, gdy znamy właściwe ich znaczenie. Jakże cenny i pocieszający jest na przykład fakt, że to właśnie ocena sługi łaski, kapłana, liczyła się w przypadku wszelkiego rodzaju kwestii prawnych, nieporozumień i naruszeń. Jest to cenne zarówno dla skruszonego ludu izraelskiego w przyszłości, jak i dla każdej pokutującej duszy dzisiaj. I umyją wszyscy starsi tego miasta, mieszkający najbliżej tego zabitego, swoje ręce nad jałówką, której złamano kark w potoku. Werset 6 rozdziału 21, 5 Księgi Mojżeszowej. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twego, Panie. Psalm 26, 6. Jedynie tam, gdzie krew przebłagania umorzyła naszą winę na zawsze, jest miejsce, gdzie możemy obmyć nasze ręce. I odezwą się tak: nasze ręce nie wylały tej krwi i nasze oczy tego nie widziały. Panie, oczyść Twój lud izraelski, który odkupiłeś, i nie dopuść, aby niewinna krew była pośród Twojego ludu izraelskiego i będą od tej krwi oczyszczeni. Werset 7 i 8 21 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czytamy w Łukasza 23:34. Wam to Bóg, najpierw zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Dzieje apostolskie 3:26. Zgodnie z tymi słowami w przyszłości zbawiony zostanie Izrael oraz pobłogosławiony według odwiecznych zamysłów Boga z powodu obietnicy, którą Bóg poprzysiągł Abrahamowi i która została przypieczętowana na wieki krwią Chrystusa. Czytamy o tym w Rzymian 11 rozdział 25 do 26 wersetu, Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 13 wersetu. Wersety od 10 do 17 dotyczą wyłącznie Izraela i jego relacji z Panem. Nie będziemy się przy tym dłużej zatrzymywać. W prorokach z łatwością można znaleźć wiele miejsc, które powiązane są z tym fragmentem, a w których Duch Święty we wzruszający sposób zwraca się do sumień Izraelitów, przypominając im cudowną relację, w której zostali postawieni z Bogiem przez samego Pana, a której sprzeniewierzyli się w tak smutny sposób. Izrael okazał się być niewierną żoną, dlatego też został odstawiony na bok. Niemniej jednak nadchodzi czas, gdy ten na długo odrzucony, ale nigdy nie zapomniany lud zostanie nie tylko odnowiony duchowo i przywrócony do społeczności z Bogiem, ale również otrzyma błogosławieństwa, przywileje i chwałę, jakie nigdy wcześniej nie były jego udziałem. Nie powinniśmy o tym zapominać. Niczym złota nić myśl ta przeplata się przez prorocze księgi od Izajasza do Malachiasza. Zaś Nowy Testament także podejmuje ten temat i uzupełnia go.